Placówki w Nidzicy mają nowych dyrektorów. Spieszymy z informacją, kto i gdzie objął takie stanowisko. W tej chwili odbył się jeden konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola numer 2 i konkurs od 1 września to funkcję dyrektora przedszkola numer 2 pełni pani Magdalena Grzebska. Również zostało powierzone stanowisko dyrektora Nidzickiego Ośrodka Kultury dla pana Krzysztofa Żukowskiego, radnego do niedawna. Od tej chwili już dyrektor Nidzickiego Ośrodka Kultury. No i jeśli chodzi o Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, pan Paweł Koziński, który również od 1 października ma powierzone stanowisko dyrektora. Nowym dyrektorom życzymy owocnej współpracy z samorządem, ze społeczeństwem oraz nowych pomysłów pozwalających na rozwój okolicznych placówek. Na pewno będzie bardzo wiele rzeczy kontynuowanych, ale będą na pewno też i nowe pomysły, żeby jeszcze po prostu bardziej społeczeństwo, bardziej ludzi do społeczeństwa, bardziej zaangażować i w tą działalność taką kulturalną. No i przede wszystkim, żeby ta oferta była jak najszersza. No jeśli chodzi o przedszkole, również myślę, że będzie dalej ta działalność rozwijana. Przedszkole pani Magdalena Grzebska, wieloletni pracownik, ogromne doświadczenie. Na pewno również będą nowe pomysły. Warto również dodać, że wraz z powołaniem Krzysztofa Żukowskiego na stanowisko dyrektora Nidzickiego Ośrodka Kultury, na stanowisko radnego miasta w jego miejsce zaprzysiężony został Robert Wojciechowski.